Terroryzm jest niewątpliwie zjawiskiem negatywnym i najczęściej kojarzy nam się z atakami w dużych miastach, ich metrach, lotniskach czy miejscach skupiających duże grupy ludzi. Jednak terroryzm obejmuje również rolnictwo, ekologię, cybernetykę czy chociażby żeglugę. Jesteśmy na ogólnopolskiej konferencji naukowej w Olsztynie, podczas której eksperci wyjaśnią takie zjawiska jak ekoterroryzm i agroterroryzm. Wśród ogólnej definicji terroryzmu jako celowego działania, które ma poprzez atak na dotychczasowy sposób życia zastraszyć jak największą ilość ludzi, wyróżnia się obecnie także zjawisko agroterroryzmu, czyli atak na produkcję żywności, zarówno żywności pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Przede wszystkim zastraszenie. Strach jest dosyć dużą bronią. Każdy się boi, jeżeli nastąpi skażenie środowiska, nie tylko w sposób celowy, ale też i niecelowy. Po drugie, wymuszenie pewnych decyzji na rządzie. To jest drugi taki cel ekoterrorystów. Czyli my skazimy zasób środowiska, nie zrobimy tego, jeżeli podejmiecie decyzję dla nas korzystną. Czyli wymuszenie jakichś działania, jakichś decyzji. Wśród organizacji ekologicznych często przejawia się chęć zablokowania czy utrudnienia działalności gospodarczej, zarówno jeśli chodzi o proces inwestycyjny, budowę obiektów, centrów handlowych czy innych inwestycji, a także właśnie upraw czy hodowli wybranych gatunków roślin czy zwierząt. Dlatego, żeby wymusić czy zachęcić, być może to można w cudzysłowie powiedzieć, do pewnych pożądanych działań. Problemem jednak jest to, że w wielu takich przypadkach mamy do czynienia z odstąpieniem od roszczeń po uiszczeniu swoistego haraczu na rzecz tych organizacji. I to jest problem, który wymaga zwalczania.